Wstecz do początków września 1939 roku. Spokojny czas dobiega końca. Kończy się lato, kończą się wakacje i kończy się też pokój w Polsce. Szanowni Państwo, pół godziny temu powiedziałem, że strona polska przygotowywała się do tego, żeby się z moimi Niemcami. Taka była prawda. Utworzono dwa zgrupowania. Lądową obronę wybrzeża miała bronić Chin i polską obronę wybrzeża miała bronić Wyspu Helskiego, bazy polskiej floty, Helu oraz tutaj także wielkiej wsi. Pomiędzy zgrupowaniami na południu i na północy znajdował się Chin. W Pucku znajdowała się baza przepojowego polskiego lotnictwa polskiego. 1 września 1939 roku Niemcy przekraczają granice państwa polskiego. Dokonują nalotów też na całe polskie wybrzeże. Dokonują nalotów na Gdynię, dokonują nalotów na Hel, ale dokonują także nalotów na Puc. W wyniku tragicznego niemieckiego nalotu na Puc ginie dowódca morskiego dywizjonu lotniczego, komandor Krzysztof. Zapada decyzja o przebazowaniu samolotów, które ocalały ten nalot, a ocalały wszystkie samoloty na Półwyspie Helskim. Jednocześnie Puc stracił na znaczeniu. Nie było potrzeby utrzymywania tam też żołnierzy. Dlatego zapadła decyzja, aby marynarzy stanowiących tutaj obsługę morskiego dywizjonu lotniczego przebazować na Półwyspie Helskim. Z jednej strony mieli oni dalej obsługiwać samoloty, które zostały tam przebazowane, a z drugiej strony bronić dostępu do Półwyspu Helskiego w rejonie Wielkiej Wsi. I teraz, szanowni Państwo, widzicie, jak marynarze z Pucka przez Swarzewo zmierzają w stronę Wielkiej Wsi. Zabrali z sobą koczomowi przemię. To, co mieli na swoich plecach, ewentualnie to, co mieli poza taborowym. Łączność została tylko po stronie łączności Pucku, które miały utrzymywać łączność pomiędzy Gminą a Kelem. Była tam rozwinięta system łączności zapasowej za pomocą lamp, a tak zwanych lamp Alnica. Sygnały miały być doznane światłem poprzez dowództwa gminnych, poprzez Dębogórze, na setnym Dzierżynowcu, Wielką Wieś i dowództwa na Kelem. Sytuacja taka trwała mniej więcej do 8 września. Do dnia 8 września niemiecka 207 dywizja piechoty dokonuje przełamania pozycji Polski w rejonie Rewy. Niemcy wychodzą w szczelinę podróżowaniu Polski pomiędzy 1 Morskim Pułkiem Szczerców Bronionego Regiotyka Zeferowa a oddziałami Bataliona Obrony Narodowej 1 i 4, które zajmowały pozycję w rejonie Rewy. Dochodzi do zaczętych walk o Rewę, o Rumię, o Redutę, czyli obecną Górę na Kocza, walk o Kazimie. Niemcy znajdują także Puc. Ale w Pucku tym już nie ma żołnierzy polskich, nie ma już marynarzy, ponieważ oni w tym momencie są już wszyscy na Półwyspie Helskim. Leży niż skład obrony Półwyspu Helskiego. Bronią oni Powyścia do Półwyspu Helskiego, bronią oni Wielkiej Wsi. Główne polskie linie obrony były zabezpieczane przez polskich obrony przegranicza. To oni mieli tę główną siłę obrony Półwyspu Helskiego. Były ustawione trzy linie oporu, trzy linie pilnie przesłaniania i jedna linia główna w rejonie Rastarni. I na tej głównej linii w rejonie Rastarni były rozbudowane umocnienia polskie. Były stanowiska wyposażone w centry, ale na szczęście Polską tam się nigdy nie udało robić. Polacy zajmują tutaj Wielką Wieś, marynarze, zajmują stanowiska dowodzenia tutaj Polski, który jest przeszkolony także działania piechoty, wyznacza stanowiska i zresztą oddziału przemieszczy się na teren. Tak jak tutaj Mateusz powiedział, równo broni Polaków, były karabiny systemu Mausera. To jest ciekawy, ten sam pion, który także druga strona niemiecka. Mieli to chyba najbardziej rozpoczęcie najbardziej uniwersalny karabiny II wojny światowej. A dlaczego Polacy używali Mausera? Bardzo proszę, przyczyny. Ponieważ w Sokach Starcie Wersalskim w Gdańsku została fabryka karabinów. I nie dało to z nim zrobić, że w ramach reparacji przekazano ją Polakom.
Polacy, dziewięci, zawody karabinistów, pierwszych, pojedynku na Sardańska, do Warszawy i utworzyli tam swoją fabrykę karabinów, a na podstawie tej fabryki w Warszawie następnie powstała fabryka w Rzeszowie. I tym sposobem Polacy mieli w domu w Polsce miał to samo uzbrojenie w domu silniejszym. Karabiny różniły się tylko innymi szczegółami konstrukcyjnymi. To ciekawe, tak jak Państwo widzą, polscy żołnierze ciągną wózek za pomocą siły swoich tam siły mięśni. Ale na północnej części rozlokowane ciągniki artyleryjskie C2P. Na Półwyspie Niemieckim również rozlokowano nowoczesne polskie armaty przeciwpiechotnicze produkowane na licencji Boforsa. Były to 40-milimetrowe działka automatyczne. Bardzo nowoczesna broń stosowana również przez zamiarków zachodnich, przez Anglików, przez Amerykanów praktycznie do końca wojny. Niestety ta nowoczesna broń w polskich wówczas szeregach była bardzo nieliczna, a mimo to udało się nam strącić nad Półwyspiem Perskim co najmniej kilkanaście hitlerowskich samolotów. Po dojściu do tutaj, po przełamaniu polskiej obrony przez niemieckie dywizje, Niemcy stopniowo zaczęli zajmować polskie wybrzeże. W jego północnej części powstał się Wachu Greka, czyli niemieckiej Straży Granicznej, i to właśnie te niemieckie pułki Straży Granicznej podchodziły pod Wielką Wieś. Stopniowo od polskiej granicy tutaj Dębka poprzez Łanino podchodziły one pod polską Wielką Wieś. Niemiecki obór stawiały tylko tutaj posterunki Straży Granicznej, wzmocnione przez Staszówki Batalion Obrony Narodowej, tak zwany Polski Batalion Obrony Narodowej, ale nie był to obór zbyt duży. Około 10 września Niemcy podchodzą pod Wielką Wieś. Rozpoczyna się walka patroli. Zawsze w wojsku jest tak, że nigdy nie atakują jako pierwsze siły główne. Zawsze na początku są patrole, które mają rozpoznać położenie wojsk przeciwnika, rozpoznać, gdzie są jego słabe punkty, gdzie są jego stanowiska obrony. To one przygotowują podstawę do działań sił głównych. Zasłonić swoją sylwetkę nawet na pełnym morzu. Zresztą do dzisiaj maskowanie dziewanki jest wykorzystywane na kolejnych momencie w ramach Ukrainie, a nasza marynarka wojenna także przy przedstawianie akcji trudnej. Pójdźcie Państwo, jak bardzo zginęli nami niemieccy żołnierze, pani niewidoczni za zasłoną dymną. W tej chwili możemy sobie wyobrazić, że ci żołnierze, którzy próbowali szturmować polską pozycję, po prostu byli ślepi. Ślepi nic nie widzieli. Po zakończeniu walk patroli Władysławowo przez chwilę Wielka Wieś przesunie się do Starej Pusta. Niemcy orientowawszy się, że Wielka Wieś została opuszczona przez wojska polskie, zajmują te wielkie wsi. Wchodzą do wsi i zajmują stanowiska. I być może tutaj ten Niemiec który spotykał Mateusz, spotkał na tylko miejscową damę. Nasze szczęście, ten pierwszy kolega był po stronie niemieckiej. Polscy żołnierze gotowi do dalszej walki po chwili ruszają, aby naszą piękną nadmorską miejscowość odzyskać dla polskiego orędzia.
nie spodziewających się niczego Niemców już i Polacy. Niemcy oczywiście szybko zebrali swoje oddziały, pojawili się na polu walki i rozpoczęli kontra. Tak więc kontra tak ruszył z obu stron. Przygotowując się do kontrataku, Niemcy nauczeni poprzednimi doświadczeniami jeszcze w pewności poprosili też o wsparcie osobów artylerii. To, co Państwo widzicie teraz, to jest typowa taktyka wojsk niemieckich, czyli główne siły obsadzają główną linię obrony, a do przodu wysunięte są patrole. Często Polakom wydawało się, że jeżeli walczą z patrolami, jeżeli pokonują te patrole, to pokonują wojska niemieckie. Natomiast to była niemiecka taktyka wypracowana w czasach Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej, kiedy wysuwano patrole do przodu, a główne siły obrony były pozostawały z tyłu. I to one odpowiadały za obronę, przepraszam, odpowiadały za obronę wojsk własnych.
Na tym, szanowni państwo, powoli kończymy naszą rekonstrukcję. Prosimy wszystkich o brawa dla rekonstruktorów, a budynków poszczególnych.